Ja nie wiem, wy to tak wchodzicie, nie wychodzicie. Ja nie wiem. Siemano, z tej strony Evil i w dupie mam te wasze łapki. Cześć, z tej strony Evil, witam was w kolejnym odcinku z The Bridges, jest ze mną Olka. Witam wszystkich i teraz nie ma Google Chrom, tylko jest Google Chrom według Evila. Chrom, tak, no dobra, co to za różnica? No wiesz, Chrom to robi świnka. No ja też robię. Każda świnka przy mnie krzyczy. Typson. Taki dobry cytat, nie? Taki mój lider życiowy, mój ten wzór do naśladowania. To trzy no, świnki morskie. I to są takie... Serio? Tak, po co ci aż tyle? Bo to było tak, że... No, bo ja mam siostrę. Już się od niej opowiadałam. No to już jedna. Dawaj no, dalej. I ja mam jedną świnkę, ona ma drugą. I od cioci kolegi z klasy jakby zaadoptowałam trzecią, która miała być samiczką, a okazała się samcem. I ona jest w moim pokoju i za chwilę zaraz po mnie postanowi sobie, że jak z kimś rozmawiam, to będzie chciała jeść i zacznie żyć jaka na cały... cały mój dom. No. Nazywa się Pyzatek. Nagrywamy. Nie wiem, kto przed mógłby wyjść. Ile ktoś na potrzebuje pomocy, to ja nie, sprawę. Ja nie wiem, wy to tak... Wchodzicie, nie wychodzicie. Ja nie. Ile chodź, chodź, ja pomagam jeden. No. No i to był Skilek, właściciel serwera, Igary, playing moderator. Dokładnie. No i generalnie to jest taki mini poradnik, jak nie być nobem, jak szybko sobie poradzić na arenie, czy nie tak jak ten pan, który sobie teraz stoi, nie wiadomo co on robi. A dobra, no to ja nie przejdę tego day, moderatora. Sala, ja jadą... do matki o... Co robić? Nie rozumiem. Okay. Evil bad day, ala, je... alaj, doma, pokio... Nie, dobra, nie analizujmy tego robić. Typa. W każdym razie, jak gracie na tym serwerze i jesteście w miarę ogarnięci albo chcecie być ogarnięci, to róbcie po prostu to co ja, kopcie cały czas, wykopcie sobie 3 drewna, zróbcie sobie kilo w kamienny, potem żelazny, ja mam od razu żelazny, ale z kamiennym też dacie radę to wycisnąć, tylko zrobicie kamienny od razu, stawiajcie piecyk i machajcie już żelazo, wykopiecie 3, machajcie dalej kamiennym, czekajcie aż się przepali, wtedy róbcie od razu żelazny i tak dalej. I dla innych można robić też. No, jak kończycie dla siebie robić, jak wy robicie. Tak, czy ja kopię? Nie, nie kopię. Aha, i taka prośba, jak ktoś jest ogarnięty albo mnie ogląda, to proszę nie piszcie, że Evil nagrywasz, bo to jest wkurzające. Ja już dzisiaj dostałem takich 10 wiadomości. Nie, no 10 to jest zdecydowanie za mało. Gram aktualnie 2 godziny w Minecrafta i tego już było milion. I zdążyło mnie to dosyć mocno wkurzyć, więc jeśli ktoś jest ogarnięty i ogląda ten odcinek i chce mnie poinformować, że jest moim widzem, a nie tak tylko ej, oglądam cię, a cię tak naprawdę nie oglądam, to możecie napisać Evil, ja wiem. Ja wtedy będę wiedzieć, że wy wiecie i ja będę wiedzieć i wy będziecie wiedzieć, że wy wiecie i wszyscy będą wiedzieć, że wy wiecie i ja wiem i wszyscy wiedzą i Olcia i też wie. Ja wiem wszystko. Tak, dokładnie. I taka porada, bo zawsze się ludzie pytają, w jakim ja jestem teamie. Zawsze staram się grać w niebieskiej, dlatego że jest najłatwiej mi znaleźć przeciwników, bo mi się czasem żółci z zielonymi mylą, bo jestem daltonistą, a jakby dojdę do niebieskich, to po prostu biję wszystkich, którzy nie są niebiescy. No. No, i to jest taki mój mini poradnik. 3 patyki on chce, to ja mu mogę zarzucić. I jeszcze tak jakby Evil jest taki wewnętrzny, że wam i tak nie odpiszę, że nagrywa. Tak, ja nie odpiszę, nawet jak będę nagrywać, to nie odpiszę wam, że nagrywam, bo ewentualnie napiszę już na arenie, na publicznym, że nagrywam. Ale raczej staram się i tak tego nie robić, dlatego gdyż, ponieważ jakbym napisał na Skywarsach, że nagrywam momentalnie, ktoś perła do mnie i chce mnie zabić, więc to nie ma sensu się przyznawać. Tak, dokładnie, bo chcę być na odcinku i wtedy tego nie mogę wrzucić, bo kto chce... Który widz, tak przyznajcie się szczerze przed sobą, kto chciałby oglądać, jak ja ginę w ciągu 4 sekund od wbicia na... od ten, od dostania tych itemów stałych. Bab, gościu, masz pół eku. Wziąłem gościowi 12 razy. Jezus, no. Minecraft, Quartex. I właśnie, dopiero ktoś wleciał teraz, zaczyna kopać. Beka. Nie, on kopał w innej kopalni, tylko aha, poleciał spoko. Do ciebie. Dobra, 24 ja już mam, jestem gotowy, mogę wychodzić. I też taka rada ode mnie, bo niektórzy są wredni i podkopują. Stawajcie, jak chcecie awczyć i wam się przypala, stawajcie na swoich piecach, bo ich nie można zniszczyć. No, bardzo hashtag potwierdzone info. Tak, z Baymana. Przykład Evil, pokaż tutaj na ten piec, to jest Evil X Kuba. Tak. I go się nie da zniszczyć, jak nie jest mój, bo jest zabezpieczony. Tak samo no. Nie mogą was okraść. I to jest bardzo fajne, bezpieczne, prawie jak prezerwatywy. Nieprawda, prezerwatywy mogą pęknąć. Pęknąć, tak, dokładnie. Ciekawe skąd to wiesz, skoro masz 14 lat, no słucham.
Słucham? Mam szkołę i mam WDŻ-ta. WDŻ-ta? Co się uczycie takiego fajnego na WDŻ-cie, bo ja na to nie chodziłem. Ostatnio mieliśmy o łoniakach. W sensie o włosach, tak? Tak, o włosach łonowych. Aha, to na pewno ciekawa lekcja, przydała wam się. Przysypiam na nim. No ciekawe, ile chłopaków się śmiało w czasie tej lekcji, bo to jest takie śmieszne. Mamy, wiesz, mamy oddzielne kudy. Serio? Naprawdę? No. Ale przecież to psuje całą zabawę. Ale bo mamy z moją wychowawczynią. Jak ona nam opowiadała coś z chłopakami, to jest po prostu... No, nie dziwię się. Aha, i teraz to tutaj jest zbugowane i jest spawn w niebieskich akurat, więc jak ktoś nie umie tego rozkopać... Ale niedługo będzie to naprawione, więc... Ale jeszcze nie jest, więc... Więc robicie właśnie taką akcję, jak ja teraz zrobiłem, walicie mnie ten... Walicie. No. Kurwa mać, pikaksem? Zapomniałem tego polskiego odpowiednika. Kilofem, właśnie, dziękuję. I wtedy jak... Ło, ale fajnie mam protection teraz, żeby nie wpaść, bo najwyżej będę musiał wycinać to. No. Więc walicie tym pikaksem, kilofem i od góry i klikacie prawy przycisk myszy i wtedy i... wam się to buduje. Buguje. Od razu się przyznam, jestem ciotą, nie umiem tego zrobić. No i polecam od góry, bo jest nether brick. Jakbyście... Ja nie umiem kliknąć tego. No to co ja ci poradzę, no bo ja klikasz prawym i szybciutko. Ale bo ja nie ogarniam tego, kiedy to się zniszczy. No ale to cały ja czas klikasz. Ja bym musiała stać na ten O, udało krat. Się. Ole. O, co robisz? Fair. Drugi smite, jeden. No, back i sharpness. Mam dwa levely, jak chcesz, to mogę ci coś zrobić. Nie, dzięki. Nie chcesz, dobra, to nie. Spróbuję od dołu. Fuck! Ktoś tu płonie. Nie, ja! Do wody, szybko. Królik na ciepło. O, gorący olciaczek. Już mamy tytuł. Nie mogę tak tego nazwać, moja dziewczyna to zobaczy. No właśnie. O co chodzi? Co to za olciaczek? Ona ostatnio była zła, że jakaś dziewczyna mi polajkowała, dała serduszko pod filmem. No, serio? Moja dziewczyna jest strasznie zaborcza. Ale Ola jest spoko. Tak jak no, jest fajna. Z live'ów i w ogóle tak, to jak o niej mówiłeś czasem, to jest fajna. No jest fajna. Fajna dupa z twarzy, to jest taki... Nie, z jednej strony to jest fajny taki tekst, ale z drugiej no przecież obrażasz kogoś. Ja tak razu, samo to jest... Od tak razu samo... taka rada, nie mów tak nigdzie, czyli... No czyli wiem nie... przecież. Jezus. I tak samo drugi tekst, ale to ona tego nie bierze na serio. Wiem, to jak ale się to powie jest, jakiejś tak. dziewczynie, załóżmy Olci, taki tekst, że jesteś lepsza niż twoja siostra w łóżku. To też jest z jednej strony takie fajne, no bo jest lepsza, ale z drugiej... What the fuck, spałeś z moją siostrą. No dokładnie. Set cały róbcie. You don't say. To są takie porady matrymonialne by Evil Bad Day. Jak na razie same smurfy pod ziemią siedzą. Wszystkie 3, 4, 5, 6 z nas jest. Evil. Proszę? Czekaj, bo się most mi za głośno buduje. Pielęgniarkę w szkole czy macie? Ja jestem na studiach. No, ale nie macie w szkole pielęgniarki? Serio? Na uczelni i chyba nie. No wyobraź sobie, że u mnie jest pielęgniarka i ja nie wiem po co ona jest, jeżeli ona jest od 10 do 14.35 i nie może dać mi żadnych leków. No nie, bo teraz już nie może. Kiedyś ej, mogła. Powiedz mi po co jest ta pielęgniarka, jeżeli ona i tak nie jest ten od rana. To jest dla fanu, żeby była, bo jest jakiś obowiązek chyba. Tak, ale kurde, to jest bez sensu. Jabłka, jak cię szybko naraz wszystko podnosi. Dobra, uciekaj, Ola. Ja tu ich klepię, ja klepinki w ogóle. Fuck, Ronaldo, zapomniałam nie ten team, pomyliłam teamy. Zauważyłem. Fuck, spaliłem cię. No jak mam cię uratować, jak tu nasz team w ogóle jeszcze siedzi w domku i wydobywa super ważne rzeczy. Ja myślałam, że my ludzie jesteśmy. Jezu. Wtedy się wkurzam zazwyczaj. Ale nam sniki podejścia robią. Wypadł mnie. O jeden spadł, dobra, fajnie. Gumiś. Gumiś ma mało życia. Gumiś to fajny miś. Dobra, ktoś tam zjadł, nie wiem kto, ale zawsze jest spoko. Dobra, teraz to odkopiemy. Wypadł. Ło, ale spadło mu się. Ło, zbugował mnie. Ale dobra, już jestem prawie na miejscu. On ma 11 życia. Teraz się będzie budować. Jeszcze raz. No nie! Gdzie ja go wbiłem? Serio? Ty spektatujesz?
Nie, ja mam ten. Czyli nie spadłem mogę. Na dół. Ty opadłeś? Spadłem, nie padłem. Okej, okay, żyję. Uratował mnie, chyba. Sharpness 1, ja dobra, odbanowałam ostatnio jakiegoś gościa z okazji świąt. Zbanowałaś? Takie... Odbanowałam. Aha, o, fuck, fair aspect. Więc gdyby ktoś chciał UB w okresie świątecznym, jestem strasznie miłą osobą. Ale tylko w okresie świątecznym, normalnie nie. Także nie licz się na to. Dasz radę, no. Fuck my life. O nie, zaora mnie. Dobra, zaorałem go. Wow, ale to było słabe z mojej strony. O, biegną na mnie, no to nieźle. Jestem w pupie. Oraj, radzę ci orać. No wiem, sobie. Właśnie to robię. A, może pójdę do nas. Czy ktoś u nas żyje, czy nie? Chyba nikt nie żyje. A może teraz ten Steve to jest... Nie, no żyje ten Steve, boss. No ale nie wiem, gdzie on jest. Umarł. W tym momencie. Aha, tak. No i jestem... Widzisz, jak ja sam na przeczytaj sobie czat. Olcz, jak mogę jest S.A. No, strasznie. Ja też. Ty to tam wiesz. Postaram się tutaj ich jakoś zająć, żeby... Nie wiem, gdzie oni są za bardzo. Oni się... Mam nadzieję, że się rozdzielą. Jak się rozdzielą, to mam szansę. Postaraj się ich pozrzucać. Ty, ale ten gościu ma jakby radar. Albo nie. Aurę, nie wiem, coś takiego. Widział mnie od razu, nie wiem jakim cudem. Zobaczę na odcinku, okej? Dobra. No i to by było na tyle z tego odcinka, bo nie wiem, tak naprawdę gościu od razu wleciał, widział mnie, gdzie ja jestem i mnie zabił. Więc dzięki za oglądanie, była ze mną Olcia. Widzę, pomacham i papa. No, trzymajcie się do kolejnych odcinków, no i papa.